Czy on chce kontaktu z tobą? Witam serdecznie, kochani państwo, znów na moim kanale Orakel Miłości u Loeli i zapraszam was do nowej wróżby. Oczywiście cieszę się, że jesteście i proszę was o aktywność na moim kanale. Piszcie komentarze, czy ten rozkład z wami rezonuje. Piszcie mi w komentarzach, którą grupę wybraliście i czy ta grupa pasowała, rezonowała z waszą sytuacją. Czekam z niecierpliwością na wasze komentarze. Oczywiście wszystkich nowych słuchaczy zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście również lajkujcie. Lajkujcie z kciuczkiem w górę moje filmiki, by kanał się rozwijał. Zapraszam was również na wróżby indywidualne. Cieszę się, jeśli piszecie do mnie e-maile. Mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale, w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie mi e-maila, jaką wróżbę potrzebujecie. Ja wyślę wam różne opcje, jakie pakiety wróżb są i jakie warunki do spełnienia. Zapraszam serdecznie. Teraz, kochani moi, zobaczcie, dzisiaj mam dwie grupy z kart Lenormanda. Mam różne talie Lenormanda. Pierwsza grupa, już wam pokazuję, kochani. Pierwsza grupa to ta oto karta, ta oto talia Lenormanda i przedmiot, jeśli wam to pomoże, biedronka różowa z fioletowymi kropkami. Druga grupa to ta talia Lenormanda z tym znakiem Xinjiang i ta biedronka czarno-żółta. Także wybierzcie sobie talię lub przedmiot, który przyciąga wasze oko. Nie zastanawiajcie się długo, to ma być szybciutki wybór za pomocą intuicji. Dziękuję i zaczynamy od pierwszej grupy. Czy on chce kontaktu z tobą? Czy on chce kontaktu z tobą? Kosa, list, pies i dziecko. Dziecko mówi o nowym początku, nowej szansie. Dziecko mówi o tym, że on chce nowego początku. Zacząć jeszcze raz. Kosa mówi o tym, że zostało coś zerwane, tak? Co was tutaj poraniło. Zerwany kontakt, zerwane spotkania, zerwana komunikacja, zerwane szczęście, zerwany związek. On chce kontaktu, chce napisać. Tutaj jest ewidentnie. I chce znowu, byś mu na nowo zaufała. Jest tutaj pies, pies twoim przyjacielem, czyli chce znów na jakby fundamencie przyjaźni odzyskać twoje zaufanie, odzyskać znowu twoją, no, twoją po prostu, twoje serce, tak? Twoją uwagę. Chce odzyskać kontakty tutaj poprzez to, że jest, że będzie lojalny, wierny, przyjazny, pomocny. Chce być w twoich oczach pełen zaufania, pełen po prostu takich przyjacielskich, tak, walorów. I chcę tutaj na tej przyjaźni budować, na tej wierności, lojalności. Też chcę się pokazać jako lojalny partner, który wraca, który chce spróbować jeszcze raz, który chce wyjaśnić te problemy i chce tutaj nowego początku, chce otworzyć nowy kapitel, jakby nowy rozdział i chce wyjaśnić wszystkie nieporozumienia czy sekrety, tak,
myśli o Tobie, tęskni, chce wyjaśnić wszystko, chce zgody, chce przyjaźni, myśli, że jesteś jego tutaj partnerką z przeznaczenia. Także tak, odpowiedź jest tak, on chce kontaktu. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Druga grupa wybrała tę oto pszczółkę Maję i te karty Lenormanda. Czy on chce kontaktu? Czy on chce znów kontaktu? Książę, słońce, księżyc i karta jeźdźca. Numer jeden, nowy początek, nowa szansa. Numer jeden, tak, wiadomość, ruch, akcja, spotkanie. Akcja, by się spotkać, widzieć, rozmawiać, komunikować, pogodzić. Także tak, on chce kontaktu. Ta karta to jest karta ruchu, karta akcji. Coś przyjdzie do Ciebie szybko, tutaj niespodziewanie. Jest jakaś nowa szansa, jest jakaś nowa tutaj okazja, żeby się spotkać, zobaczyć, rozmawiać. I będzie tutaj być może podróż, tak? Jeśli mieszkacie w odległości jakiejś geograficznej do siebie, to będzie tutaj podróż, też mówi to o podróży konkretnie autem. Będzie umówienie się na spotkanie, na randkę. No i mamy tutaj ciążę jako, że coś właśnie się rozwinie nowego, coś się narodzi, narodzi się jakaś nowa okazja. To okazja do wyjaśnienia różnych konfliktów, różnych spraw, tak? To szansa na poprawienie się Waszych tutaj relacji, szansa na wyjaśnienie czegoś, na pozytywny rozwój Waszej relacji i tęsknota. Tęsknota oraz wyjaśnienie wszystkich niejasnych, ukrytych, sekretnych spraw, które jeszcze ciążą tutaj i są pod osłoną nocy, czyli wszystko to, co było ukryte, niejasne, w zaciemnieniu, tak, czyli w sekrecie, będzie tutaj wyjaśnione, ponieważ mamy też tutaj energię damską i męską, tak, tak jak Xinjiang, czyli tutaj też jest spotkanie się tej energii damskiej i męskiej, wyjaśnienie wszystkich spraw, nowe narodziny spotkań, nowe narodziny aktywności. Także tak, on chce kontaktu z Tobą. Bardzo ewidentnie tutaj to jest w kartach. Dziękuję serdecznie, kochani słuchacze. Pamiętajcie, piszcie mi komentarze, którą grupę wybraliście i czy ta grupa była dobrym wyborem, czy rezonuje z Wami. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam Was na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.